Jednym z kilku miast, jakie poseł Tomasz Siemoniak odwiedził w Wielkopolsce, był również Konin. Były wicepremier i minister obrony narodowej w rządzie koalicyjnym PO-PSL spotkał się z mieszkańcami w Kadeku, gdzie opowiadał o bezpieczeństwie i sytuacji Polski przez pryzmat toczącej się w Ukrainie wojny w wyniku rosyjskiej napaści. Uczestnicy spotkania chętnie później zadawali gościowi pytania, które wcale nie były proste. Dotyczyły m.in. tego, czy służby dyplomatyczne USA i przedstawiciele NATO są w kontakcie z politykami polskiej opozycji, a także czy nasza armia poradziłaby sobie, gdyby Rosja napadła na Polskę. Musimy liczyć na siebie przede wszystkim. Przykład Ukrainy pokazuje, że najpierw Ukraina potrafiła odpowiedzieć na agresję, a potem świat przyszedł z pomocą właśnie dlatego, że Ukraina to potrafiła zrobić. Więc musimy robić więcej na rzecz własnego bezpieczeństwa. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy, jak to pani ujęła, sobie poradzimy, czy nie poradzimy. I każdy scenariusz zakładający agresję na Polskę jest scenariuszem bardzo tragicznym. To nie jest tak, że powinniśmy jakoś kalkulowywać sytuację, tylko po prostu powinniśmy twardo temu przeciwdziałać. Sądzę, że Polska w sensie politycznym te 30 lat dobrze przepracowała, członkostwo NATO, w Unii, obecność Amerykanów od 2014 roku. Teraz trzeba zabiegać o ich większą obecność, stosować różne narzędzia po to, żeby nigdy obcy żołnierz na polskiej ziemi, obcy niechciany żołnierz na polskiej ziemi nie stanął. A co konkretnie według byłego szefa MON-u należałoby zrobić, aby Polacy poczuli się bezpieczniej? Trzeba zwiększyć i przyspieszyć zakupy, bo te 7 lat to było zahamowanie modernizacji. Trzeba sprawić, żeby do wojska, do służb specjalnych wrócili zwolnieni żołnierze, funkcjonariusze. To jest marnotrawstwo wielkie, że oni nie służą w tym momencie państwu. Trzeba przestawić wiele dziedzin życia na taką odporność po to, żeby nawet jeżeli to są obszary pozornie odległe od jakiegoś zagrożenia militarnego, ale żeby one pracowały jakby na naszą korzyść. Mam na myśli szersze szkolenie ludzi, też szkolenie, jeśli chodzi o umiejętność poradzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dziś ludzie już nie wiedzą, gdzie są schrony, co robić w wypadku alarmu. Tak dawno nie było zagrożeń, że ta wiedza gdzieś odeszła, a widać po Ukrainie, jak ważna jest obrona cywilna, wiedza ludzi, co mają robić, pierwsza pomoc. Także myślę, że tutaj mamy wielkie zadanie, my wszyscy, też media, samorządowcy, cały system edukacji, żeby trochę zmienić swoje myślenie i stać się bardziej, znacznie bardziej odpornym społeczeństwem niż do tej pory. Koninianie zapytali posła również o to, czy jego wizyta w Koninie i innych miastach to już takie preludium do kampanii wyborczej i czy takich spotkań w tak zwanym terenie będzie więcej z politykami Platformy Obywatelskiej. Absolutnie tak. Przez te 7 lat mieliśmy klub obywatelski, mieliśmy wyjazdy takie masowe klubu parlamentarnego do poszczególnych województw. Pandemia trochę tę aktywność przyhamowała i teraz mocno chcemy wrócić. Jeździ Donald Tusk, już objechał dwa województwa, będzie jeździło jeszcze kilkudziesięciu posłów i senatorów w najbliższym czasie. Taka publiczna polityka to jest esencja polityki, tak naprawdę trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba słuchać, jakie mają problemy. Tutaj media, internet nie są w stanie zastąpić takiego bezpośredniego kontaktu, więc na pewno takie wzorce, że dużo się rozmawia z wyborcami, są bardzo dobre. Może nie przecinanie wstęg, ale bardziej rozmowa, spotkanie, kontakt, bo to daje partnerstwo tak naprawdę. Poseł odniósł się także do pytania o wspólną listę opozycji w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, do czego pozostałe ugrupowania usilnie namawia szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Tu trzeba cierpliwości, mądrości i takiej odpowiedzialności za Polskę, którą wszyscy liderzy partii opozycyjnych mają. Jasne jest, że są na etapie budowania swojej tożsamości, że chcą, żeby ich programy tutaj były wyraźne i nie chcą zbyt wcześnie powiedzieć o tym, że trzeba jednej listy.
Natomiast gdy termin wyborów będzie znany, sądzę, że stawka tych wyborów, odpowiedzialność za Polskę tutaj weźmie górę. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ktoś będzie miał 3 czy 7 posłów więcej. Ważne, żeby wygrać z PiS-em i o to chodzi, o to będzie chodziło w tych wyborach. Kolejne zagadnienia, które poruszali Koninianie, związane były między innymi z cenami paliw, inflacją, obawami emerytów i mało zarabiających, jak przetrwają następną zimę, jeśli ceny opału wciąż będą rosły, zwiększeniem roli miast i samorządów w życiu społecznym, pomocą w Ukrainie i jej obywatelom przebywającym w Polsce oraz wieloma innymi kwestiami, które nurtują obywateli. My natomiast zapytaliśmy posła, czy była to jego pierwsza wizyta w Koninie. Bywałem w Koninie, choć dawno temu. Miałem okazję, gdy na pewno byłem tutaj jako wiceprezydent Warszawy na zebraniu Związku Miast Polskich, 20 lat temu. Także bardzo się cieszę, że jestem w Koninie i będę nadrabiał teraz aż tak długą przerwę, bo miasto piękne, bardzo sympatyczni ludzie. Miałem okazję też dłużej rozmawiać dzisiaj z prezydentem Konina. Byliśmy na rynku, więc mam taki bardzo pozytywny obraz Konina, a w gruncie rzeczy to prawie środek Polski, więc łatwo jest tutaj dojechać. Zwłaszcza, że poseł był bardzo zadowolony ze spotkania z mieszkańcami miasta i zaskoczony poziomem ich wiedzy na temat sytuacji w kraju i na świecie. Bardzo mi się spodobało to, że ta dyskusja była tak właściwie oparta o argumenty i że tak dużo wiedzą, interesują się sprawami światowymi, sprawami polskimi. No, pytanie o Chiny, pytanie o Turcję, tak? Znaczy to w gruncie rzeczy w Waszyngtonie mogą takie pytania padać, ale też i padają w Koninie, bo są ważne. Także pokazuje to, że jesteśmy tu też w Koninie bardzo zainteresowani tym, co się dzieje, bardzo zorientowani, że wiele faktów do nas dociera, ale brak trochę czasem nawet komentarza, refleksji. Bardzo trudno jest ten świat ogarniać w tym, co się w nim dzieje, więc myślę, że wszyscy szukają, potrzebują takiej rozmowy, żeby rozumieć to, co się dzieje, rozumieć w takim sensie głębszym, nie tylko pewne zdarzenia, ale też i co z tego wynika. Więc bardzo jestem zadowolony z tego spotkania. Bardzo dużo tutaj wątków, tematów zostało poruszonych. Też i takie problemy codzienne ludzi, ceny ekogroszku, tak, bo to wszystko, to jest nasze życie, nasze problemy i ważne są Chiny oczywiście, ale też ważny jest rachunek za węgiel, prąd i tym żyjemy. Dlatego zapewnił, że z przyjemnością ponownie przyjedzie na spotkanie z mieszkańcami naszego miasta. Na koniec nie mogło zabraknąć jeszcze krótkich wymiany zdań w kuluarach i wspólnych fotografii.